Cześć kochani, przypominam, gramy, nie śpimy, przypominajka kolejna Wojtasa, gramy, nie śpimy, bierzmy gitarki w dłoń i ćwiczymy, ćwiczymy, ciśniemy. Dodatkowo, jako takie ćwiczenie pomyślałem, że żeby sobie włączyć jakiś zespół, którego się na co dzień nie słucha. Nie mówię oczywiście tutaj o disco polo, to w ogóle eliminujemy, chyba że ktoś bardzo lubi. Włączyć jakiś zespół z jakiegoś gatunku, którego się na ogół nie słucha. Najlepiej zrobić tak, że dobra, nie słucham jazzu, ale wpisać w wyszukiwarkę, wpisać jazz, największe hity, czy największe przeboje, czy najbardziej popularne przeboje. Ma to na celu poszerzenie horyzontów muzycznych na zasadzie zwiększenia obycia się z dźwiękami innych instrumentów. Niekoniecznie chodzi oczywiście o jazz, największe hity gitarowe. Nie, chodzi po prostu o... Muzyka to muzyka, dźwięk C to jest dźwięk C tak samo na gitarze, jak i na saksofonie, na trąbce, na harmonijce, prawda? Więc tutaj jakby musimy tą pierwszą barierę wyeliminować. Nie mamy żadnych, jak to się mówi, nie mamy obiekcji co do instrumentu. Traktujmy to jako po prostu muzykę. Więc ja na przykład tak robiłem i to jest dość fajny sposób właśnie na poszerzenie też tej świadomości. No bo słuchając też innych gatunków muzycznych, innych melodii, innych solówek, nasz umysł wyłapuje też te melodie. A co za tym idzie, zapamiętuje te melodie, te frazy, te jakieś właśnie przygrywki, solówki i te wszystkie różne elementy, które są wykorzystywane w innych gatunkach muzycznych. Więc ja gorąco Ci zalecam, żebyś sobie przesłuchał jakiś z tych, nie wiem, blues. Bo to wiadomo, można powiedzieć, dobra, black metal, jakieś takie rzeczy. Możemy się zagłębić, dużo głębiej wejść. Jazz, na przykład modern jazz, albo soft jazz, smooth jazz na przykład sobie wpisać. Best of smooth jazz i sobie później na Spotify włączyć, czy na YouTubie. To jest zadanie na dzisiaj. Także bierzemy gitarę do ręki, ćwiczymy, ale też słuchamy. Trzymaj się. Na-na.